Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam definicję miłości w pewnym sensie, ale nie do końca takiej miłości w naszym rozumieniu dzisiejszym, czyli piękne uczucie, unoszenie się nad ziemią, piękne takie powierzchowne rzeczy, a pokazuje tę miłość bardziej w takim kontekście chrześcijańskim, trochę trudniejszym. Jezus wzywa swoich uczniów, aby miłowali Go tak jak On umiłował swojego Ojca. I tutaj moglibyśmy się zastanowić, okej, ale co to znaczy, tak jak On umiłował swojego Ojca? I tutaj nasuwa się na myśl tak naprawdę 10 przykazań, czyli przestrzeganie dekalogu, który jest właśnie wyznacznikiem tej miłości. Abyśmy trzymali się tych zasad i swoim postępowaniem codziennym obdarzali miłością. To jest trudne, to nie jest tak oczywiste właśnie w taki powierzchowny sposób uczuciowy, a wydaje mi się, że wymaga od nas trochę trudniejszych rzeczy, przestrzegania zasad, a jak wiemy, jesteśmy słabi, więc to nie jest takie oczywiste. Ale właśnie na wzór Jezusa, który miłował swojego Ojca, myślę, że to może być taki drogowskaz dla nas, abyśmy my wykształcili w sobie w pewnym sensie taką miłość, właśnie przestrzegając tych zasad. Oczywiście, nie zawsze będzie lekko, ale mamy bardzo konkretną drogę, którą możemy podążać, aby trwać w tej miłości. W dzisiejszym świecie, no nie oszukujmy się, przykazania są traktowane bardzo po macoszemu. Ale no właśnie jednocześnie odchodzimy od tej miłości. Odchodzimy od miłości, którą my możemy podarować i którą możemy otrzymywać. Więc niech to będzie takie zadanie. Nie tylko na dziś oczywiście, ale dziś myślę, możemy się nad tym zastanowić. Jak bardzo w takiej swojej codzienności obdarzamy miłością. Obdarzamy tą miłością, o której dzisiaj Jezus w Ewangelii powiedział.